Okej. Witajcie kochani, korzystając dzisiaj z okazji, że jest u mnie siostra, postanowiłyśmy nagrać siostrzane tak. O, to wytnę. No, ale kolejny chciałbyś. Siostrzany tak. Pytań jest 22, więc zaczynamy, bo będzie to długo trwało. Powiedziałam, że jesteś moją siostrą. Iwonka. Dobra, zaczynamy pierwsze pytanie. Ja czy ty? Ty. Pierwsze pytanie, która jest starsza? No, ja jestem. Ja jestem starsza i to o pełne 3 lata. Mhm. Najlepsze wspólne wspomnienie. No o tym już myślałyśmy. To jest poród Ani, kiedy razem urodziłyśmy Kubę. No, dosłownie razem. Nie wiem, czy to jest najlepsze, czy to jest traumatyczne. Ale razem przez 4 godziny rodziłyśmy Kubę. Tak, ja wymiotowałam. Jak Ani odeszły zielone wody. Opisz drugą... Czekaj, jeszcze raz. Opisz drugą, to wytnę, opisz drugą jednym słowem. Elegancka. Wariat. Mała, ale wariat. Dobra. Wymarzona praca. No ale to ty masz mówić swoją, a ja swoją. No, no ja swoją wymarzoną mam swój sklep. A ty co, nie masz swojej wymarzonej? Nie, ja bym chciała pracować w domu starców. Oczywiście nie w hospicjum, tylko w domu starców. Chociaż jak patrzę na mojego dziadka, to zaczynam w to wątpić. Ale myślę tak, że dom starców byłabym spełniona. 5. Ulubiona firma kosmetyczna. Ja Essence, a Iwona ma tu... Ja mam 3. To jest w zależności... Tak, pierwszego dnia po wypłacie to jest L'Oreal. 15 dnia to jest Rimmel, a 30 Essence. A wszystkie są dobre moim zdaniem. Dobra. Co cię wkurza w drugiej? O Boże, ale to... Nie wiem, czy mamy tyle czasu. Nie, czasami mnie wkurza, że jest taka wredna. Jest taka mała, taki mały wredziol czasami. No, ale ogólnie da się z nią wytrzymać, no. Ale czasami ma swoje fochy, że tak powiem. Co mnie wkurza w niej? Że jest taka uparta. Jak osioł. 7. Jeśli mogłybyście wyjechać razem gdziekolwiek, gdzie byście pojechały? Jezus, ja na jakieś wyspy kanaryjskie albo na Bahama bez dzieci i tam bym się zategowała i nie wylazła. Jak oglądają to nasi mężowie, to wystarczy nam Wisła. Wisła nam wystarczy na jeden dzień bez dzieci. Naprawdę nie oczekujemy tutaj... Wisła. Wisła naprawdę jest wystarczająca. A to bardzo, ja mam takie jakieś wyższe wymagania. No, ale... 8. Wasz ulubiony żart powiedzenia. Ale ty głupia jesteś na przykład. No niech będzie. Która dłużej szykuje się rano? Na pewno. Na pewno Iwona. Nie. Ja dzisiaj. Ja jeszcze tutaj dla sprostowania używam tylko podkład i bronzer i wszystkie kosmetyki jakie mam to są takie, które dostałam albo od mojej mamy, albo od Ani, a Ania ma całą tutaj klatkę. Ale tu się, także... się dłużej szykuje. Ja ostatnio Milagros prowadziłam do przedszkola w piżamie i miałam tylko płaszcz założony, więc ja nie poczuję się rano w ogóle. No ja też nie. Ja na przykład dzisiaj się obudziłam 7.25, 7.35, byliśmy już w aucie, ja byłam też w piżamie. I w płaszczu. Ulubiona pora roku. Lato. 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 Ulubiona piosenka. Ja lubię piosenki Pauli. Pauli? No, te a ja lubię wszystkie te Ci, Sara, takie te, jak to tata powiedział, czekaj, Albano i Romina, Albano, no. Tak, i Romina, takie, i Eleni, bardzo lubię Eleni. Ja lubię takie stare piosenki. Najlepsze pytanie 12. Jak to jest mieć siostrę uzależnioną od YouTube'a? No, to jest do mnie pytanie. No. Jak nie zmusza mnie do niczego, to jest dobrze. Póki nie muszę sama nagrywać, to da się to przeżyć. Wysokie czy płaskie buty? Wysokie. No ja kiedyś wysokie, a teraz mi się lepiej chodzi w płaskich. No to właśnie, to zależy, no bo jak idę do parku z dziećmi, no to płaskie, a tak wolę wysokie. Spodnie czy sukienka? Sukienka. Spodnie. Ulubione zwierzątko? Kotek mój? A ja ulubione, no pies bym powiedziała, ale mam świnkę Pepę, więc... Morską, żeby ktoś nie pomyślał, że tak podobrano. Pozdrowienia dla Pepy.
Co byś zabrała z płonącego domu, wiedząc, że rodzina ma się ok? Ja? Laptopa, laptopa, aparat i statyw. Nie, nie, a ja co bym zabrała, jakbym, co ciuchem. 17. Komedia, horror czy romans? No ja komedia, bo ja się horrorów boję, bo potem musiałabym spać w łazience pod prysznicę. Zdecydowanie romans, tak. BlackBerry czy iPhone? LG. HTC. Nie, to są takie już wyższe głupie. Ulubiony film? Titanic. Uwielbiam, Titanic? Mogłabym go oglądać. Albo nie. No to... nie, nie. Ja lubię Cats, Vegas, wszystkie części. No, to jest fajne, ale jak się nazywał ten Pearl Harbor? No to jest po prostu mój ulubiony film. Uwielbiam go, tak? Mogłabym go oglądać, tak? Czy jesz coś zimnego? Kozy z nosa. Nie. Sushi. To jest dziwne? To chyba nie jest dziwne, ale Ania nie lubiła, ale teraz już... Tak, teraz się przekonała, tak, i lubi, ale tak. Coś dziwnego, co? Nawet kiedyś ją zaprosiłam. I musiała zjeść moją porcję. Tak, musiałam zjeść jej porcję, bo powiedziała, że to jest obrzydliwe. Ale czekaj, teraz ja nie coś dziwnego. Nie, nie, nic dziwnego. Coś dziwnego, co jest coś dziwnego? No, na przykład te żele takie z Durexu. Nie, ja nie wiem, nic dziwnego. Nie. Znaczy ja lubię tam jogurt zagryźć ogórkiem kiszonym, jak to dziwne. A, no to jest dziwne. 21. Czy macie na sobie cokolwiek... Czy macie na sobie cokolwiek podobnego? Nie, bo ona jest dzisiaj odpieprzona jak szczur na otwarcie kanału, a ja jestem po pracy chora, no, i tak. Przyszłam. Nie, nie mamy chyba nic na sobie podobnego. Nie? Kulczyki. Nie, nie, nie. Ulubiony program serial TV? Ja lubiłam Dextera. Naprawdę, no. Dexter to było A ja coś... Sons of Anarchy. To jest najlepszy serial. Dexter to było coś, ale ogólnie chyba M jak... Ale co, a skończył się już? M jak... no. Już nie ma w ogóle nic? Nie, nie. Wszystkie serie obejrzałam, ale chyba M jak miłość wygra. No mam nadzieję, że tak wam się podobał. Było śmiesznie, więc mam nadzieję, że się podobał. Czekamy na kciuki w górę, żeby zmobilizować Iwonę, żeby nagrywała ze mną więcej filmików. Tak, tak. A wszelkie... propozycje masz pisać w komentarzach. Dobrze, dziękujemy bardzo i do zobaczenia. Pa! Cześć.